Rozwój oraz nauka przez doświadczenie to jedne z najważniejszych wartości, jakie wyznaje Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Od kilku lat szkoła uczestniczy w projekcie Erasmus+. Pedagodzy oraz uczniowie z zaprzyjaźnionych zagranicznych placówek biorą udział w lekcjach i warsztatach, obserwując, jak funkcjonują różne systemy oświatowe. Tym razem olsztyńska placówka gościła kadrę nauczycielską i młodzież z czeskiej szkoły Motylek w Koprivnicach. Przyjęliśmy w ramach programu Erasmus+. Je to wymienny pobyt, kdy se školy navzájem seznamují, předávají si své zkušenosti, zároveň se navzájem od sebe učí, kde kdo co jak dělá, jak s dětmi pracují, tak, aby obohatili sebe navzájem. Na tej kanwie osnuwamy zajęcia, na tej kanwie wymieniamy się informacjami, jak pracują nauczyciele w Czechach, jak pracują nauczyciele w Polsce, ale również w tym projekcie uwzględnieni są dzieci i młodzież, czyli oni też uczestniczą w tej wymianie. To bardzo wartościowy projekt. Goście z Czech zwiedzili olsztyńską szkołę, zobaczyli jej wyposażenie, a co najważniejsze, uczestniczyli w licznych zajęciach i wydarzeniach. Dla nauczycieli i przede wszystkim dla uczniów była to wyjątkowa okazja do przełamania kulturowych barier i poznania swoich zagranicznych rówieśników. Oni też chcą uczestniczyć, chcą wziąć udział w lekcji, tak? Nie wystarczy im, że ktoś im opowie, jak jest w Polsce, jak się uczą dzieci w Polsce. Dzisiaj mieli okazję to przeżyć sami i uczestniczyć w lekcjach sami. I to jest najlepsze doświadczenie. Czerpanie pomysłów i inspiracji na rozwój edukacji osób ze szczególnymi potrzebami oraz zawieranie przyjaźni z podobnymi placówkami w całej Europie to największa wartość projektu Erasmus+. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv